Słuchajcie, jakiś czas temu byliśmy w Kenii. Ja bym wygłosiłam takie poselstwo do ludzi o tym, czy Jezus jest ich Panem, czy tylko Zbawicielem. I uważam, że to poselstwo, tego typu poselstwa powinny być bardzo często przypominane także w Kościele w Polsce i także w naszym Kościele. Pamiętam, jak Agata kiedyś wygłosiła to poselstwo, jeszcze na Kasprzaka wiele, wiele lat temu. Pamiętam, jak to poselstwo wbiło się we mnie i w moje życie jak miecz. Ja miałam wrażenie, że to mnie przecięło gdzieś na pół. Że ja w ogóle wtedy zrozumiałam, co to znaczy, że jest Jezus, który może być Zbawicielem i który może być Panem. Ono jakby oddzieliło, jak ten miecz, mięso od kości w moim życiu. Wszyscy wiemy, jak tu prawie wszyscy, jak tu siedzimy, że jesteśmy zbawieni. Ale dla bardzo wielu osób może być tak, że Jezus może być Zbawicielem, ale niekoniecznie może być Panem, bo to my w swoim sercu podejmujemy decyzję o tym, czy ten Jezus jest dla nas Zbawicielem tylko, czy także jest dla nas Panem. Gdy jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba, mamy życie wieczne, to wiemy. Ale gdy Jezus jest dla nas Panem, to pragniemy świętego życia. To pragniemy podobać Mu się w ukryciu. I nie ma inaczej. Pragniemy, ażeby grzech zniknął z naszego życia. Nie może być inaczej. Królestwo to jest w ogóle kraj ludzi wolnych. Tam jest pełno wolnych ludzi. Ludzi, którzy zostali wyzwoleni, uratowani przez Jezusa. Pójdą do nieba. Ale dom to jest ludzi odważnych. To jest dom ludzi odważnych, bo trzeba być odważnym, żeby żyć świętym życiem. Trzeba być odważnym, ażeby przeciwstawić się swojemu ciału. Trzeba być odważnym, żeby przeciwstawić się diabłu. Trzeba być odważnym, żeby przeciwstawić się światu, który nas naciska ze swoim przykładem grzesznego życia. Trzeba być odważnym, żeby przeciwstawić się innemu człowiekowi, który będzie cię zachęcał do grzechu. To jest naprawdę dom dla ludzi odważnych, choć kraj pełen wolnych ludzi. Śpiewaliśmy dzisiaj, że chcemy przyozdobić swój dom świętością. Ja jestem domem Jezusa. Jestem domem świętego Ducha. Nie zdobi mnie ta sukienka. Nie zdobią mnie moje buciki, mój makijaż i biżuteria. To mnie nie zdobi. Zdobi mnie moja świętość. I dla ludzi ze świata nie ta sukienka będzie tak bardzo widoczna, ale moja świętość. Ona będzie zadziwiać ludzi. Będzie otwierać mi drzwi i przyciągać do mnie ludzi. I jestem tego naprawdę świadoma. Z różnymi ludźmi stykamy się z Michałem i pociąga ich nasza świętość. Pociąga ich nasza odmienność od świata. Ja tą świętością przyozdabiam siebie, przyozdabiam dom. Dzisiaj Artur powiedział taką rzecz na uwielbieniu, wygłosił takie proroctwo, że przyjdą ludzie, którzy jeżdżą Lexusem i będą do was mówić słowa. I że to będą słowa od Boga. Ja jeszcze Lexus. I on, który za chwilę do was będzie głosił. Przyjmijcie to jako słowa od Boga. Artur powiedział, że zmienił życie.